teksty i te komentarze używane, że mam nagle, skąd więc nagle zarzuty, że w dowożeniu dzieci do szkół jest coś źle zrobione. Jakby nie było źle zrobione, to by te cyfry nie wyszły, ale ty wiesz, że jest źle zrobione. Bo najlepiej to jest porównać kursem, porównać na poszczególne miejscowości, ile dzieci jedzie, ile dzieci jest dowożonych i ile dojeżdża do celu. I ostatnio po tym naszym spotkaniu z dyrektorami, nie będę nic więcej mówił, bo pan więc mówił po komisji, co porozmawiamy. Nie, dobrze, także mówię, jeżeli są szczegóły tutaj, które trzeba rozważyć, to jak najbardziej. Panie burmistrzu, po tym ostatnim spotkaniu, ja zwróciłem uwagę pani dyrektor Zawalowej, pani dyrektor Zagorzczyzny. Pani dyrektor stwierdziła, że to dziecko, które jest dowożone z Komorza, z Żelnik do Komorza, to rodzice tego chcieli. Przy okazji rozmowy nie było tak, że rodzice tam chcieli do końca Żakudania. I po tej rozmowie rodzicom pani dyrektor wysłała tych rodziców do przewoźnika, żeby podpisali umowę, żeby nie tracić. Coś jest nie tam. Wychodzi ze spotkania do rodziców, dzwoni i proszę iść do pana Żelaka i podpisać umowę, żeby dzieci to płacić. Dzieci są dowożone na terenie naszej gminy za darmo. A jak było od początku, już tego nie będę dochodził, ale nie robi się takich rzeczy. Bo w dyskusji, żeby się do takich rzeczy doprowadzało, że szybko trzeba rodzica wysłać. Jak tak długo żeśmy dokładali, to tak długo będziemy dokładać, ale nie żeby rodzica teraz szantażować, że musi płacić za dowożenie dziecka do szkoły. To jest sytuacja, która jest tutaj sytuacją delikatną i którą tutaj my sobie tutaj na to pytanie, bo ja tutaj też rozmawiam z rodzicem i też mam trochę inne tutaj rodzice, mi inaczej relacjonował, panom inaczej. Ale wszyscy trzech byśmy musieli się spotkać. A wszyscy trzech byśmy się musieli spotkać, a w sumie to jest rzecz taka, oczywiście, że jest pytanie takie, jak załatwić ten temat, bo tu jest jeszcze jeden temat, który sobie też powiem tutaj po przerwie, żeby nie było, że znowu gdzieś zrobimy jakieś... Tak,